Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównanie Pocophone F1 kontra Honor 10 Lite. Na pokładzie Honora 10 Lite mamy Kirin 710, 3 GB pamięci RAM, na pokładzie Pocophone mamy Snapdragona 845 tych GB 6, więc taki dosyć pojedynek, powiedzmy, Goliada, ale cenowo nie są one tak bardzo nie różnią się tak bardzo od siebie, więc sprawdźmy, jak działają aplikacje, jak szybko one się otwierają, tak samo jak pozostają one w pamięci RAM, to samo zrobimy w przypadku gier. Oba fony wpięte do tej samej sieci, pamięć wyczyszczona, więc lecimy. Pierwsze co? Allegro. Pocophone, pierwszy wszystko doczytał. Następnie mamy AliExpress. Też dla Poco. Ceneo. Jak widać. Galerie. No Poco. Ewidentnie. HBO Go. No tutaj bym zrobił ewentualnie mały restarcik, bo wydaje mi się, że tutaj raczej chyba było to dla Honora, ale jeszcze raz się upewnimy, bo coś poprosił. Ale jednak Pocophone, Ipla, Pocophone po chwili Honor, jak dojadę.pl, dla Poco, następnie mapy, no ewidentnie Pocophone, player.pl, Poco i po chwili Honor, OLX, prawie że remis, ale widzieliście, że Poco minimalnie szybciej, pyszne.pl, Pocophone, następnie Pizza Portal, tak samo. Następnie Sklep Play, Pocophone, Spotify, La Poco, Tapotalk, Pocophone, TripAdvisor, Pocophone, po czym Honor, Twitter, również dla Pocophone'a, Uber, jak widać, też Pocophone szybszy, Wykop, Kill minimalnie wolniej i mamy YouTube, no jak widać, więc no, powiem tak, no Kill 710 dobra jednostka. Wiele razy ją chwaliłem, nawet widzicie tutaj w porównaniu z najszybszym zeszłorocznym Snapdragonem 845, no nie jest tak bardzo z tyłu, tylko jest minimalnie za. Dobra, zobaczmy RAM. 3 giga, 6 giga, no to domyślacie się, kto wygra. A zobaczmy, co jest w RAMie. Allegro w RAMie w Poco. AliExpress tu w RAMie, tutaj niestety nie. Ceneo, no sytuacja identyczna. Galerie tu w RAMu, tutaj trochę doczytuję. HBO Go, tu jest w pamięci, tu jest aplikacja ubita i pla. Tak samo jak dojadę.pl. Tu w ramie, tu jest restart aplikacji, mapy w ramie, tutaj nie. Player.pl w pamięci RAM, a tu niestety nie. OLX w pamięci RAM, tutaj nie. Pyszne.pl w ramie, tu nie do końca. Pizza Portal w pamięci, a tutaj się uruchomiła ponownie. Sklepy, no tak jakby oba się uruchomiły ponownie. Spotify tu w ramie, tutaj restart. Tapotalk w pamięci, tu zrestartowana aplikacja. TripAdvisor, no dla Poco idealnie, tutaj uruchomienie ponowne w Honorze. Twitter w ramie, tu niestety nie. Uber w ramie, tu jest zrestartowany. Cóż mamy dalej? Dalej mamy Wykop w pamięci,
tutaj ponowne uruchomienie, YouTube w ramie, a tu nie do końca. Więc jak widzicie, no zarządzanie ramem w Honorze mogło, powinno być trochę lepsze moim zdaniem. Więcej aplikacji powinno się uruchomić i być w tej pamięci, a no niestety tak nie jest. W Xiaomi Pocophone F1 no można by powiedzieć, że jest wzorowo idealnie, czyli praktycznie prawie wszystko w pamięci RAM uruchomiło się z niej, czyli tak jak być powinno. Sprawdźmy gry, jak będzie w grach, jak sobie poradzi tutaj Kirin 710 kontra Snapdragon 845, plus oczywiście ich grafiki, RAM. No zobaczymy, które gry będą się gdzie szybciej, będą się odpalać, gdzie wolniej. Zaczynamy. Asphalt 9. Na razie pierwszy poko wydaje się, a zobaczymy co dalej. Już słyszymy dźwięk. Z Pocophone'a gra odpalona. W Honorze 10 Lite musimy jeszcze trochę poczekać. I dopiero teraz. No tu różnica duża. Następnie mamy Asphalt 8. Również dla Pocophone'a, ale tu już nie ma takich wielkich różnic. Idziemy dalej. Temple Run 2. Znowu Pocophone, to zdecydowanie szybciej. Tu chwila różnicy jest. A może dopiero teraz. Następny tytuł, Subway Surfers. Ekspresowo Pocophone. Honor dopiero teraz. Następna gra, Dead Trigger 2. Ekspres w Pocophone wygrywa. Lećmy dalej. Asphalt Extreme. Dla Xiaomi. Honor troszkę z tyłu. Asphalt Extreme był, to teraz będzie Unkilled. Czekamy, czekamy i Pocophone już nam odpalił grę. Honor po chwili. I ostatni z tytułów, który sobie zobaczymy, będzie PUBG. Czy Honor, czy Poco? Na razie prowadzi Xiaomi, jak widzicie po ekranach. Ale czy wygram? Zaraz się okaże. Chyba tak. No, jesteśmy. Ale szczerze mówiąc, nasz Honor tutaj też całkiem nieźle. Nie trzeba było długo na niego czekać. No więc tutaj wynik wiadomo, lepsze Xiaomi pod tym względem, ale no różnice są, tylko pytanie, czy akurat cenowo może lepiej dopłacić tym razem do tych różnic, czyli do Pocophone'a. Dobra, zobaczmy RAM. Czy wszystkie gry będą w pamięci RAM, czy też nie? Sprawdzamy. Asfalty, no asfalty zrestartowane w obu. To się często dzieje z tą grą. Asphalt 8, jednym i drugim też restart. Następnie mamy Temple Run 2, tu w ramie. Tutaj niestety nie. Subway Surfers. Pamięci RAM. A tutaj nie. Dead Trigger 2. Wsiąłem w ramię.
Tu jest zrestartowana. Asphalt Extreme w ramie. W Honorze zrestartowane. Lećmy do kolejnego tytułu. Będzie to Unkilled. Tu w ramie. W Honorze ponowne uruchomienie gry. I mamy PUBG. W ramie. No to musielibyśmy znowu chwilę czekać, żeby ją odpalić. No więc wnioski. No na pewno RAM. Lepiej brać aktualnie telefony, które mają go więcej. Android lubi pamięć RAMa. W dodatku, gdy macie otwartych trochę aplikacji, trochę gier, chcecie co chwilę czekać, żeby je otworzyć. Nie, więc 3 giga. No jest to trochę mało. No 6 gigabajtów w przypadku Xiaomi jest prawie że idealnie, chociaż widzieliście, pewne gry nie zostały odpalone z pamięci RAM. No ale cóż, Android lubi RAM. Tyle odnośnie takiego porównania szybkości. Wydaje mi się, że w tym wypadku, zastanawiając się między tymi dwoma smartfonami, lepiej troszeczkę dołożyć i wybrać chyba Pocophone'a. Zdecydowanie lepszy smartfon pod względem wydajności działania. No, 6 GB RAM-u, a nie 3. Więc takie moje wnioski w tym temacie. Macie jakieś pytania, oczywiście piszcie odnośnie jego, jednego i drugiego. Macie playlisty, możecie zobaczyć również inne porównania z innymi smartfonami. Więc myślę, że warto tam zajrzeć. Na dole linki do mojej społeczności, profil na platformie Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. No i cóż, na dzisiaj tyle. Xiaomi Pocophone F1 kontra Honor 10 Lite. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej!